Wyobraźcie sobie, idę do kasy i mówię, że chciałbym bilet do Rzeszowa. No tam pani klika, pip, 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 i nagle mówi, że nie ma miejsc siedzących. Potem tak do mnie patrzy i mówi, ja coś wynajdę. I tam jeszcze właśnie poklikała, poklikała, poklikała i powiem wam, że znalazła, więc nie wiem, jak to się zadziało. Dziękuję miłej pani. Jedziemy. Moi drodzy, jestem już na końcu świata, a dokładnie w Rzeszowie. Przyszły po mnie dwie dziewczyny i one pokazały mi wielką pusię. Więc słuchajcie, przyjechaliśmy po Kospera, który właśnie stoi tu. Spójrzcie, jaki wspaniały outfit. Polskie One Direction. Siema. Hejka. Siema. Idę wszystkich szturchać. Ogólnie spotkałem się z Oliwią. Cześć. I idziemy gdzieś. No tylko raz, nie mówiłeś ile. Wstałem, nie mam pojęcia, gdzie jestem. Jak się nazywa to miasto? To, ta wieś? Ta wieś jest Mrowla City. Mrowla? To jest 20 minut od Rzeszowa. 20 minut od Rzeszowa. Zobaczcie, jakiś czas temu ona latała na różne spotkania ze mną. Mamy Kopera. Koper przez całą noc, nie było Kopera przez całą noc i nie wiem, gdzie on był. Odnalazł się dopiero dzisiaj rano. Co on robił? Na Bajlando. Ale żyje, to jest szczęście. Zaczynamy oglądać Alicję w Krainie Czarów, a potem idziemy do kina na Alicję po drugiej stronie lustra. Brawo. Tak. Mhm. Prawie jak Dudy. Tak tutaj jest lepszy świat. Nie mogliśmy się zdecydować, czy wolimy iść na Alicję dwójkę, czy na Obecność 2. I poszliśmy na oba. Poszliśmy na oba ogólnie filmy. Dzisiaj jest Obecność przedpremierowa, znaczy dzisiaj jak ja to nagrywam. I powiem wam, że zajebisty film polecam. Alicja też była spoko, ale jednak jedynka była o wiele lepsza była, naprawdę. A teraz właśnie znaleźliśmy samochód i wracamy do Sędziszowa. Wstawaj. Jedziemy do domu. Znaczy ja jadę. Ja już jestem w domu. Pozostała minuta do odjazdu. Zdążyliśmy ledwo co. Rzeszów, żegnam się z tobą. I lecimy na Warszawę. Jestem już w Warszawie. Właśnie mnie Patryk odebrał. Cześć. I lecimy do mnie. Tak właśnie się kończy ten vlog. Dziękuję za oglądanie. Łapki w górę, komentarze i zapraszam na kolejny vlog. Tak jeszcze na koniec chciałbym wam dopowiedzieć, że można mi wysyłać paczki, które potem otworzę na takim materiale właśnie urodzinowym, gdzie będę otwierał paczki od widzów. Tutaj macie
adres, gdzie możecie przysyłać właśnie paczuszki. 4 lipca pójdę na pocztę, wszystko odbiorę i myślę, że 5 lipca już będzie materiał na kanale, więc jeżeli ktoś chce mi coś wysłać, to zapraszam, tutaj bardzo chętnie odbiorę paczkę i zobaczę, jak bardzo jesteście kreatywni. A tymczasem siema!